Cześć, zobaczcie, co my tutaj mamy. Byłem zmuszony do zakupu kolejnego John Deere'a w ramach nieudolnej naprawy przez warsztat Kamila. Zakupiłem model 7810, podobny do tamtego. Nie powiem, nie był tani, bo inflacja zrobiła swoje. Ale udało się kupić. To jest 2003 rok. Silnik już jest na Common Railu. Na ładnym, szerokim ogumieniu z tyłu. Przede wszystkim jest cały w oryginale. Nic nie było rozbierane. Zobaczcie sobie, skrzynia czyściutko. Elegancko. Nie powiem, bo maszynkę kupiłem w lipcu tego roku. No, przechodził praktycznie cały sezon bez żadnej awarii. Co najważniejsze, nie grzeje się, nie gotuje oleju. I następna sprawa. No, jestem bardzo z niego zadowolony. No ale dobra, pokrótce. Opowiem wam wszystko po kolei, wyjaśnię wszystkie tutaj szczegóły tego filmu, który teraz dodał Kamil o mnie. Wytłumaczę wam wszystko, co i jak. Ale ogólnie maszynka mi się wydaje jest bardzo ładna. Możecie sobie sami ocenić. Już nie będę rozbierał, tutaj zajmował osą, kładł się pod spód. Ewentualnie mogę wam pokazać jeszcze w kabinie, jak wygląda. Ma tylko rewers elektrohydrauliczny przy kierownicy. Tamten miał z prawej strony. Skrzynia też zwykła. Zwykłe półbiegi. Dodatkowo rewers z lewej strony. Przyściutko. Zobaczcie. Cacy. Także tak to wygląda. Teraz powiem dalej. Wszyscy piszecie, komentujecie, hejtujecie, że jak się znam, czemu nie robiłem sam. Tak naprawdę nie robiłem sam z tego względu, że nie miałem czasu, poza tym nie wiedziałem, co mu może być. I dlatego go oddałem do Kamila. Stwierdziłem, że będzie to zrobione dobrze i poprawnie, ale jak widać się zawiodłem. Zawiodłem się, żeby naprawa była zrobiona dobrze. W tym samym czasie oddawałem tego John Deere'a 6920 do naprawy, do autoryzowanego serwisu John Deere. Zawoziłem go do Chełmna, tam taki serwisant, pan Marek, pozdrawiam pana Marka. Bardzo rzeczowo podjął temat i wzorowo, bym powiedział, wykonał naprawę. Mianowicie ciągnik po rozgrzaniu, ruszając do przodu z rewersu bez sprzęgła, szarpał, nie, tak gwałtownie ruszał. I to była główna usterka i przyczyna, którą chciałem, żeby on tutaj naprawił. Zanim cokolwiek zaczął robić przy tym ciągniku, ten pan Marek dzień czasu praktycznie poświęcił na diagnostykę. Dzień czasu na diagnostykę. Czy rozbiera skrzynię, czy to wina skrzyni, czy to wina czegokolwiek innego. Podmieniał potencjometry pedału sprzęgła, jakieś tam inne potencjometry przy skrzyni, czujniki, nieczujniki. Podmieniał nawet sterownik skrzyni biegu, wszystko sprawdzał, mierzył ciśnienia, wszystko kalibrował, cewki podmieniał modulacyjne skrzyni, nic to nie pomogło. Zadzwonił do mnie, powiedział, że niestety, ale musimy rozebrać skrzynię, bo prawdopodobnie już wie, co jest, ale bez rozbiórki skrzyni się nie obędzie. Rozebrał skrzynię, naprawił, wymienił tylko tą część, która była uszkodzona, bo pompa, wszystko systemowa, zębatki, wszystko było w porządeczku, było ok. I złożył to. Przy okazji powiedziałem mu jeszcze, żeby mi, bo tutaj ciągnik miał luzy na podnośniku, tutaj na tych ramionach, nie? Po prostu podnośnik się kołysał na prawej, na lewej, coś było założone. Założył nowy wał, nowe ramiona tutaj od góry.
Wymienił to tak samo bez kłopotu. Ustawił zawory w silniku. Wymienił węże paliwowe. A, i jeszcze wymienił tutaj przy TLS-ie, tutaj z tej strony nie będzie widać, wymienił przy TLS-ie końcówki tutaj siłownika i tą ósemkę chyba też wymienił, bo powiedział, że są luzy. I to wszystko. Maszynka wróciła w perfekcyjnym stanie. Naprawa była zrobiona w punkt i wszystko grało. I gra do tej pory. I tak powinno być. I tak myślałem, że będzie z modelem 7070, którego zaprowadziłem do Kamila. No ale dobra, żeby nie przedłużać. Wracając do modelu 7070. Tego modelu już nie mam u siebie fizycznie na podwórku, bo jest już w warsztacie w tym samym co model 6920. I mianowicie jest już po dość wnikliwej diagnozie, co mu dolega i co może być. Także tak. Kamil twierdzi, że przy odbiorze jego maszyna jest testowana 3 godziny jazdy w polu po drodze i po mikrofiltracji. 2 razy po 8 godzin. Słuchajcie, on nagrał ten film, przejechał tym ciągnikiem może z pół godziny i go postawił. Żadne 3 godziny jazdy. Żadnej mikrofiltracji nie było. 2 razy po 8 godzin. Śmiem to powiedzieć, bo jestem przekonany, że tak było i nie było inaczej. Także szereg testów przechodzi. Jak ta maszyna żadnych testów nie przeszła, bo tylko pojechaliśmy ją po odbiór i już były nieścisłości. I już był wielki bunt, bo to my się nie znamy. Dalej, na filmie widać, jak wyje skrzynia, co potwierdził też ten serwisant z drugiego serwisu. Nie wiem, czy to wyje skrzynia, czy to wyje tylny most, bo w tylnym moście są jakieś stuki, puki. Tego powiedział, że nie jest w stanie zdiagnozować, dopóki tego nie rozbierze. Ta maszyna nie nadaje się do dalszej jazdy. Ja nią w ogóle nawet godziny po odebraniu od Kamila nie przejechałem w polu, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. Następna sprawa. Na filmie widać już, że nie działa też wskaźnik paliwa. Dobra, to jest szczegół, już nie będziemy wnikać, ale widać, że nie działa, bo pokazuje pełny zbiornik i miga kontrolka. Czyli wskaźnik nie działa, a wcześniej działał. Wycieraczki, co wam mówiłem, co nie działały. Przed naprawą działały, po naprawie nie działały. Klimatyzacja też nie działała, aczkolwiek twierdzicie, że oddałem z niesprawną klimatyzacją. Mam w SMS-ach wszystko, całe rozmowy. Pisałem mu o tej klimatyzacji i on o niej wiedział, że ona nie działa. Miał zamówić maszynę, która nabije ten czynnik pana, który zajmuje się klimatyzacją. I ten gość nie dojechał do tej pory. Maszynę po prostu już odebrałem, bo mam też w SMS-ie, że mogę już po maszynę przyjeżdżać i ją odbierać. To ja mam wszystko udokumentowane na piśmie. Napisał, że odbiór o tej godzinie i mam to wszystko w SMS-ach. Wszystko mogę wam później pokazać. Tylko może nie w tym filmie, bo to już nie będzie czasu. Także te wszystkie pomówienia. Piszecie, że to był podstawiony hebel. Ludzie, zastanówcie się. Zobaczcie, jakie maszyna miała opony z tyłu. Ja opony zakładałem rok wcześniej przed tą usterką. Jedna opona 10 tysięcy złotych kosztowała. 2 opony 20 koła na samym tyle. Zobaczcie, jakie miał przednie oponki. Maszyna była w oryginale. 10 tysięcy godzin. I wy piszecie, że to jest podstawiony hebel, że to jest wymęczone? Silniczek, kurde, żyletka. Nic przy silniku nie rozbierane. To, że on pisze, że silnik... Zaraz wam zacytuję, tylko sobie przypomnę, jak on tam mówił o tym silniku. Muł jak skurwysyn. Oczywiście, był muł. Zgadza się. I że silnik chodzi jak kondon. Nie powiem, kogo w tym przypadku możemy nazwać kondomem. Możecie to sobie sami skomentować. Po tej diagnozie, już w tym drugim warsztacie w Chełmnie, też aczkolwiek silnika, po prostu silnik był mułowaty, bo spadł wężyk od kolektora ssącego. Ten serwisant poprawił, żeśmy zmierzyli moc. Mam wykres z hamowni. Ciągnik ma katalogową moc z hamowni, tak jak powinno być. I nie piszcie, że silnik tak samo jest złom, jak i cały ciągnik. Także ja nie chcę się na nikim dorobić, bo to nie tędy droga. Miał zapłacone wszystko z góry i nic tak naprawdę nie zostało zrobione.
Wibruje, bo nie ma podłogi. I protektor krzywy. Oponki są nowe. Jak może wibrować? Zgadza się. Blacha na podłodze była, nie było wykładziny. Wykładzinę ja zdjąłem przed oddaniem ciągnika do Kamila, bo ciągnik był myty, odkurzałem go w środku i już tego dywanu nie zakładałem, bo wiedziałem, że będą tą osłonę tam odkręcać. I dlatego nie zakładałem tego dywanu. Żadnej elektroniki, żadnych kabli, nic tam nie było grzebane. On pierwszy tam zaglądał. Nic ja tam nie rozwierałem, nic nie rzeźbiłem. Jakie kable? Jakie kable? O czym on w ogóle mówi? Następna sprawa, że 6 lat żeśmy jeździli na gotującym się oleju. Co to są za bzdury? Co to są za pomówienia? Żadnych 6 lat. Usterka powstała w tym roku i to praktycznie już pod koniec sezonu, w którym zaprowadziłem ciągnik do naprawy. 6 lat jeździć na gotującym oleju? Niech on pomyśli, co on mówi. Następna sprawa. Części. On twierdzi, że jakby zamontowali te wszystkie części, to maszyna by działała prawidłowo. Gucio, prawda. Ja nie wiem, czym on się szczyci, że to jeździ. Przecież to jeździło wzorowo, tylko gotowało olej. I po jego naprawie jest jeszcze gorzej. Co też wszystko wam później, może w następnym filmie, aczkolwiek nie wiem, jaka teraz będzie przerwa w filmach, wszystko pokażę, jak będziemy już go mieli rozebranego. I pokażę wam na filmie, co zostało nie tak zrobione, albo co źle zrobili, albo co uszkodzili podczas rozbiórki czy montażu tego elementu. Ludzie kochani, to ja jestem poszkodowany, a on mnie szkaluje. Zastrasza sądem, że on mnie zniszczy, że wytrze mną wszystkie posadzki. Słuchajcie, oddawać do takiego majstra, który przyjeżdżacie po odbiór ciągnika i on napierdala was z ukrytej kamery. Czy to jest fair? No ludzie kochani, zastanówcie się, czy tak powinno być, czy tak powinien wyglądać odbiór ciągnika? I on jeszcze do mnie pisze z wielką pretensją, że teraz on puścił film i zobaczymy, kto będzie miał więcej wyświetleń. On czy ja? No ludzie kochani, ja chcę się dogadać do tej pory, mam wszystko w SMS-ach. Nadal jestem otwarty, żeby się dogadać, ale niestety sprawa już trafiła do sądu, już jest za późno. Mając taką firmę i ponosząc odpowiedzialność, jeżeli coś jest nie tak, to ja zwróciłbym część kosztów, albo chociaż połowę i nie robił żadnej dramy. A nie ciągnął to dalej w nieskończoność. Gdzie maszyny dalej nie mam, kupiłem nową maszynę. Od tego czasu tą kupiłem w lipcu, tamtą odebrałem chyba jakoś w kwietniu. Od kwietnia do lipca wypożyczałem inną maszynę, bo była potrzebna. To są koszta. I dlatego byłem zobowiązany kupić drugi ciągnik. Jakieś pomówienia dziwne, że on mnie zniszczy, że on mnie zastraszy, że on mi udowodni, że ja mam przepraszać rodziców, bo ja źle zrobiłem. No kochani ludzie, no poczytajcie sobie wszystkie komentarze. Ja naprawdę jestem poszkodowany i ja nie chcę nic innego, tylko chcę zwrotu kosztów i nie mamy nic do siebie. Bo ta naprawa nie została wykonana według procedury naprawy John Deere'a. Po cholerę tą kabinę zdejmowali. Przecież przy okazji to zrujnowali to wszystko. Zrujnowali tą klimatyzację, zrujnowali na pewno te wycieraczki i te inne elementy, o których wam mówiłem, co nie działają. Wystarczyło odjechać normalnie, tak jak pokazują firmy Wagro JD, że po prostu odjeżdżają tutaj tylnym mostem, wyjmują skrzynię. Jest elegancko. Na cholerę plusz tą kabinę. Zobaczcie, tu jest związek tego wszystkiego, żeby to wszystko później poukładać tak, jak powinno być. To jest ile czasu, ile roboczogodzin. To jest niepotrzebna robota. Zobaczcie. Nie wiem, jak on w ogóle do tego się ustosunkował, że to, ta kabina została zdjęta. Nie mam pojęcia. Po prostu ciągnik przed naprawą miał bardzo sprawną skrzynię. Nie wnosiłem żadnych roszczeń do skrzyni. Wszystko działało perfekt do momentu, aż ją rozebrali. Tam po prostu ta naprawa wyglądała na takiej zasadzie. Nie odpala silnik, wymieniamy silnik. I to wszystko. Czy tak powinno być? Pytałem go przy odbiorze, jakie były ciśnienia i nie wiedzieli, jakie są ciśnienia na skrzyni. Dopiero przy mnie jeździł gdzieś na 10. wioskę po manometry, żeby sprawdzić ciśnienie na skrzyni, co też były nieprawidłowe. No kochani, taka naprawa to woła o pomstę do nieba. Naprawdę. Nie jestem stronniczy ani nic, ale sami odpowiedzcie sobie na to pytanie, jaka jest prawda. Ciągnik jest już po wstępnej diagnostyce. Zmierzyliśmy ciśnienia tutaj. No nie ciśnienia, tylko temperatury podczas rozgrzanego
oleju hydraulicznego i wyobraźcie sobie, że przykładowo temperatura na zasilaniu na chłodnicę jest, nie wiem, 60 stopni, a na powrocie temperatura ma 58 stopni. Więcej nie będę nic mówił na ten temat. Po prostu zabrakło wnikliwej diagnozy, żeby ustalić usterkę. I po prostu tak to się wydarzyło. Naprawdę to była bardzo niemiła. Bardzo niemiła naprawa, bardzo niemiły odbiór. No i przede wszystkim niemiły właściciel. Nikomu nie polecam tego. On mówi, że wszystkich odprawia z kwitkiem, takie różne rzeczy, zdety. Tak nie wiem, czy tak może być. No słuchajcie, poczuwając się trochę do winy, powinien zwrócić pieniądze i nie powinniśmy mieć nic do siebie. Nawet najlepszy sportowiec przegrywa. A nie chowa głowę w piach. Ja chcę się dogadać, a on mnie dalej obwinia, bo to moja wina, bo moja wina, moje wszystko. Masa części na zamówionych w błoto. On nie wiedzieli, co powinni wymienić, czego nie. I co by dały te nowe części? Co by dały te nowe części? Dalej by było to samo. I dalej po złożeniu coś by pukało w tyle, co nie pukało. To jest po prostu nie do opowiedzenia. Słuchajcie, teraz nie wiem, jak mi się uda, to dodzwonię się do następnego poszkodowanego. Nie wiem nawet skąd tam jest. Gdzieś chyba z okolic Wrocławia. I zobaczymy, czy w ogóle odbierze. I porozmawiamy sobie z nim, jak wyglądała sytuacja z naprawą u Kamila. To chyba była Waltra. Bo też do mnie dzwonił akurat po pierwszym filmie, że jest poszkodowanym. O, jest sygnał. Zaraz zobaczymy, czy odbierze. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja akurat tutaj teraz nagrywam film na YouTube odnośnie naprawy i całego warsztatu Kamila, niezależnego serwisanta. Pan do mnie wcześniej dzwonił, że też tam jakieś problemy były z naprawą pana ciągnika. Jak to wyglądało pokrótce? Jakby pan powiedział, to wszystko byśmy nagrali na film. No, już tłumaczę. Dawno temu, czyli, że tak powiem, od tego zacznijmy, że coś tam się stało ze skrzynią biegów. Zadzwoniłem do pana Kamila, poprosiłem go o